kodem Żaba YouTube na Hellcase dostajesz 10% bonusu do pierwszego doładowania, 7% bonusu do drugiego doładowania oraz 5% bonusu do trzeciego doładowania. Polecam bardzo serdecznie i życzę udanych dropów. Jeśli chcesz wygrać skina, którego widzisz teraz na ekranie, zostaw łapkę w górę pod filmem, nick z mojego Discorda oraz subskrypcję kanału. Pod tym filmem musicie wbić 70 lajków, a tydzień po wrzuceniu materiału, jak zawsze, rozlosuję skina na moim Discordzie. Siano mordy, z tej strony Żaba, nagrywam na spontaniczny odcinek, bo patrzcie, tutaj Nasty robi case battle, więc do niego dołączam i go zaraz rozwalam. Pełen spontan, akurat sobie siedziałem, to postanowiłem nagrać odcinek. No i co? Oczywiście przypominam o kodziku promocyjnym, kodzik Żaba YouTube oraz o konkursie na kosę, które za chwilę omówię. No ale lecimy z tematem, tutaj pierwsza runda, niestety Nasty troszeczkę nas zniszczył. Plan w ogóle na ten odcinek był całkiem inny. Dobra, piękny kajman, $32, tak jest. Zajebiście, nie no pięknie, i teraz patrz co się wydarzy, nie? Leję go teraz w opór. Dobra, zniszczony Nasty Fest, $49. Z bitewki za 30, więc mega kozak jest, dobra. Skiny sprzedajemy, bo plan na dzisiejszy odcinek był inny, ale ciekawe zaczęcie, fajnie to wyszło, taka tutaj spontaniczność. Przypominam oczywiście o konkursiku na kosy, bierze udział 21 osób, konkurs się kończy za 7 dni, więc naprawdę warto wziąć sobie udział w małe wymagania, każdy ma szansę, no i kodzik promocyjny Żaba YouTube, 10% bonusu do doładowania. Dobra widzowie, lecimy z tematem, generalnie dzisiaj miałem taki plan, chyba że zaraz Nastier sobie bitewkę utworzy, ale po prostu chciałem sobie dzisiaj otworzyć jedną skrzynkę z kosą i jedną skrzynkę z rękawicami i zobaczymy co nam poleci, taki jest plan. W ostatnim czasie naprawdę sporo udało mi się wygrać na Hellcase'ie, kto gdzieś tam ogląda ten wie, że naprawdę fajne te odcinki się dały, więc postanowiłem troszeczkę zaszaleć, troszeczkę otworzyć te tutaj skiny droższe. No i co, mamy skrzynkę z rękawicami za $148, ona jest przeceniona aktualnie ze 169. Mamy też kilka skrzynek z nożami, których tak jeszcze nie obczajałem, szczerze mówiąc, wolałbym to sobie na odcinku zrobić, zawsze to będzie ciekawiej. Więc zacznijmy po prostu od rękawic. Skrzynka z rękawicami jest akurat ta jedna za $148, po otworzeniu jej nam tam jeszcze zostanie ze 190 chyba nawet. Nie, 200 nawet nam zostanie, bo teraz tu bitwę wygraliśmy, zapomniałem dojść tej bitwy. No i co, mamy kilka naprawdę fajnych tutaj rękawków. Zobaczymy co nam poleci, ja jestem mega fanem rękawic kolorowych. No niestety w CS aktualnie sobie nie pogram, bo nie mam czasu. Też jak miałem czas, to kurczę, nie chciało mi się. Byłem leniem, jestem leniwym Jupiterem, ale odcinek dla was nagrywam, z tego nie robiłem, bo byłem też leniwy, też troszkę czasu nie miałem. Potem miałem i byłem leniwy, skończę gadać głupoty, otworzę skrzynkę gloves. Rękawiczki na zimę się nie przydały, bo była ciepła zima. Ale mamy Guerrilla, wow, podobne mam do ćwiczeń na siłowni takie rękawki. Też w takich ćwiczę, $166, wow. No podobne, mam identyczne, mam rękawki do ćwiczeń, 150 na klatę w takich wywalam. Nie no, biorę 105, przy 81 kg brałem 105, teraz nie wyciskam na klatę. Możecie wy pochwalić się, na klatę walicie, jak ćwiczycie na siłowni. Kurde, no te rękawki takie są średnie, nie no, sprzedam je, jednak sprzedam je, jesteśmy na plus. Więc naprawdę fajnie to wyszło, że jesteśmy na plus. Otworzymy jeszcze skrzynkę z kosą. Może gdzieś tu na styk bitewkę, więc trzeba się robi. Ten już sobie myśli, że kurczę, jedno wiecie, jedno mu wbiliśmy. Ktoś mu dołączył, zrobił bitwę widzę z oponentem, ale zobaczymy z ciekawości w sumie sobie na szybko faceless trade, czy wygrał, czy nie wygrał, a przegrał w ogóle, ale coś tutaj też wygrał. Właśnie to jest najgorsze, nie? Ja tutaj staram się nie patrzeć, kurczę, i wy też tam nie patrzcie widzowie, jak oglądacie bitewki już, aby nie patrzcie, nie spoilerujcie, tylko oglądajcie do końca, kurczę, uczciwie, tak? Dobra, mamy skrzynkę tutaj ładną za $200. Pytanie, czy są w niej same kosy. No właśnie, w niej nie ma samych kos. Mi zależy dzisiaj na tym, żeby otworzyć skrzynkę z samymi nożami. Tiger Tooth Family, czyli rodzina tygrysich kiełów. Kurde, i mamy same Tiger Toothy, nie? I to jest skrzynka, którą prawdopodobnie otworzymy i tu zniszczymy system, mam nadzieję. $170, więc byłoby grubo. Dobra. No to kurczę co, weźmy sobie, wbijmy, może na rozgrzewkę mikserek jakiś, wymiksujmy troszkę, coś tam zobaczmy jak nam się w ogóle siada dzień, bo to jest bardzo ważna skrzynka, $32, możemy sobie na to pozwolić, więc otwórzmy, mamy Fate, mamy Hardnet i Knife Life'a, może już to nam nóż poleci, nożyki, dwa nam przeleciały, mamy rewolwera Amber Fate, może tutaj ta skrzynka nam przyniesie większe szczęście, w ogóle na mikserze dawno nam żadna kosa nie wypadła, 4,34, no brzydki stan, obsiurpany, to jest minimal wear w ogóle skin. A taki obsiurpany, no nie powiedziałbym, nie? No i tu mamy awkę, $10, 30, 16, no nie no, mogło być troszkę lepiej, mogło być troszkę lepiej, na pewno. Także mikser taki siat 50-50. Czekajcie, bo chcę do nas Tilka dołączyć, jestem ciekawy, on na pewno też odcinek nagrywa. Akurat zbiłem na spontanie, pytanie czy on jeszcze jakąś bitwę utworzy. Czyli dobra, spróbujmy zrobić taką szybko bitwę tutaj, może my pod niego zrobimy bitwę, nie? Weźmy sobie 7, AK Battle, weźmy coverta, weźmy dwa coverty. Weźmy skrzynię Supreme, skrzynię Knife Life i chyba nam 47, dobra. Kreatujemy,
Zobaczymy, jak nam na szybko dołączy, bo on pewnie będzie szukał bitewek. To zobaczymy, to spróbujemy zdać na Steela. Jak nie, to po prostu odłączymy się z tej bitwy, nie będziemy czekać, bo już ostatnio 2 minuty czekałem. No się tam śmialiście ze mnie, wycwajaczki, kurde, że Żaba pewnie do dzisiaj na bitwę czeka. A tu takie, widzicie, rzeczy się dzieją. No nie ma tych Jupiterów tutaj zbyt dużo chętnych na Hellcase'ie do bitewek lub innych osób, które gdzieś tam mają większy fundusz. No wiadomo, też jak jest, nie? No to jest największy fundusz. Już to nie każdy też tutaj chce sobie tak łatwo te pieniążki przegrywać. Zobaczymy, no dobra, dajmy jeszcze 20 sekund, jak Nastir nie dołączy, no to albo obstrzał zbroję i możecie mu pisać w komentarzu, że kurde, napisz z Żabą w końcu, a nie ten, wymówki jakieś tam. A jak nie, no to zobaczymy, pociśniemy sobie po prostu zaraz obiecaną przeze mnie wcześniej skrzynkę z kostą. No dobra, 2, 5, odliczamy jak w Happy New York, 3, 2, 1, nie dołączył, nikt do nas tutaj nie dołączył, więc my sobie odłączamy się i tu mamy jakąś bitwę, ale to nie ma tutaj oponenta żadnego znajomego tutaj, bo chciałem dołączyć do Nastila, chyba że coś utworzy, nie? No nie, dobra, nie ma bitewek, no to obiecana skrzynka z kostą. Obiecana skrzynka z kostą. $170, Tiger Tooth Family, top topków, jest top topek, jest aktualnie. Tutaj mamy w ogóle Ursusa trafionego Knife'a, Flip Knife'a, no same Flip Knife'y, nie? A takiego Good Knife'a bym przyjął chętnie, bo w ogóle miał być na konkurs Good Knife, nie? Ale przez przypadek kliknąłem nie to, co chciałem i sprzedałem go, i lipa. Bo naprawdę ładna kostka, bo ona była trafiona w ogóle w stanie skrzynki. Dobra, koniec pierdolenia głupot, Tiger Tooth Family, zobaczmy co poleci. Nawaja, Knife, Tiger Tooth, no Bowie byłby lepszy, no może jakiś ładny stanik, chociaż będzie tutaj 121, kurde 121, no wiecie co, widzę, mógłbym sprzedać, zrobię tak, sprzedam to i zaryzykuję jeszcze raz. Dużo ostatnio wygrałem, można szaleć, można się bawić, kręcimy śmigłem jeszcze raz, do 2 razy sztuka, nowe zaklęcie żaby, może coś lepszego, może ten talonik, no nie, no nie ma talonika. Chyba nawet taniej, jeszcze taniej, no kurczę, kusi, dobra, trudno, będę przegrany najwyżej, będę przegrany i tyle. Daj mi teraz jakąś dobrą kosę, wyzjadujemy się, wygraliśmy ostatnio więcej, niech chociaż da nam tego talona, nie, albo karambita, albo coś lepszego. No i do 3 razy sztuka i niestety ta niewdzięczna Nawaha, więc przynajmniej ją spróbujmy upgrade'nąć coś. No spróbujmy upgrade'nąć, żeby aż tak na minus nie wyjść, bo kurczę, lipa jest, no lipa, 150 tutaj, ulepszmy sobie coś. Ulepszmy sobie Good Knife, taki well warning, czemu nam nie zaznaczyło tego, może byśmy rzucili tą M-kę nawet tutaj, nie? I sobie spróbujmy teraz, bez tej M-ki mamy, albo możemy wrzucić tutaj, czemu nie odświeżyło tutaj w ogóle, powinno mi odświeżyć. Jeszcze raz zróbmy, tak i tak. Mamy to ten sam procent szans, nie wiem czemu. Nie na 1,5. 160 weźmy sobie. Rękawki, kosa. O kurczę, jaki ładny. Dobra, piękna kosa jest. 65%, robimy to, siada to. Proszę, niech tam to siądzie. Będę zadowolony, mamy to. Dobra, mamy fajną kostkę, ugraliśmy co się dało z tego. Nie chcę dalej ulepszać, bo kurczę, nie chcę wszystkiego przegrać. No i co, to by było tyle, widzowie. Trzymajcie się, do następnego filmu i siemano.